Proszę Państwa, jeden z najpopularniejszych sezonowych tematów na portalach internetowych, można powiedzieć bardziej tych liberalno-lewicowych portalach internetowych, to najpierw były święta Bożego Narodzenia, zresztą to każde święto jest o tym, jak to strasznie jest z rodziną wytrzymać przy stole. Też temat taki, kiedy będziemy zmieniać czas na letni, bo to już można o tym pisać. A teraz bardzo popularny temat, czyli wizyta duszpasterska, chodzenie po kolędzie, sensacja, jak ksiądz chodzi po kolędzie, jak się do tego w ogóle przygotować. Mnóstwo takich artykułów. My bardziej porozmawiamy o wartości duchowej tego, co raz w roku przeżywamy. I z nami jest gość, ksiądz Jarosław Stefaniak, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. No właśnie, dowiedziałem się, że już po kolędzie u księdza dosyć sprawnie i szybko to poszło. Tak, w tym roku poszło rzeczywiście bardzo szybko, ale bo zaczęliśmy 3 dni wcześniej kolędować. Natomiast w tej chwili siedzę nad podsumowaniem kolędy, tej wyjątkowej wizyty, bo ona bardzo wiele mówi o strukturze parafii, o zmieniających się liczbach rodzin, tendencjach, trendach. Także mogę ogólnie na samym początku stwierdzić, że tegoroczna kolęda była wspaniała i spotkaliśmy niesamowitą ilość życzliwości wśród ludzi. Ale jest jedna tendencja, trend, które niepokoją wielu także duchownych. Coraz częściej jest tak, że zambony jest w ogłoszeniach duszpasterskich zapowiadana oczywiście kolęda, ale ksiądz przychodzi do tego domu, który zaprosił jakby księdza. To już nie jest tak jak dawniej chodzenie od domu do domu, pytanie, czy akurat przyjmie ktoś księdza, tylko takie wcześniej zaproszenia i lista już gotowa dla księdza. Co ksiądz proboszcz sądzi o takiej formie? Właściwie dla nas, dla naszej diecezji, jak ją dobrze znam, od ponad 35 lat kolęduję, to była moja 35. kolęda w tym roku, to jest zwyczaj dość obcy, bo praktycznie do wyjątków należą osoby, które nie zaproszą. U mnie w parafii Tykocin około 3% rodzin jest zamkniętych, ale nie dlatego, nie z jakiejś nieżyczliwości do kościoła, niechęci do księdza, ale po prostu zdarzeń losowych. Ja jeszcze dzisiaj, chociaż kolędę zakończyłem, wybieram się na taką poprawkę do rodzin, które mnie zapraszają indywidualnie, bo nie mogły przyjąć księdza po kolędzie. Dla nas, dla naszej diecezji trochę obcym jest taki zwyczaj tworzenia jakichś listów. Po prostu tutaj nie ma, że ktoś nie przyjmie. No, przyjmują. Nie mamy takiego dyskomfortu, czy zapukać, czy też nie. Bo widzimy, nie musimy pukać, bo osoba, która nas zaprasza, stoi na progu swego domu albo jeszcze na podwórku, czekając na księdza. To może ja mówię, narażając się na różnego rodzaju pogodę i niedogodności, ale to już jest element wizyty, oczekiwanie na księdza. Ja może mówię trochę tak z perspektywy dużych miast, gdzie dla księdza niestety wiele tych drzwi jest zamkniętych, ale tworząc takie listy trochę pozbawiamy się szansy dotarcia do osób, z którymi nawet niewierzącymi można w sposób wartościowy porozmawiać, może jakoś tam trochę przyciągnąć do kościoła. Ależ oczywiście, tylko że ja nie mam, jeszcze raz podkreślę, ja nie mam takiego problemu z zamkniętymi drzwiami. Więc to jest dla mnie coś takiego wyjątkowego i bym powiedział Bogu dzięki, że przyszło mi żyć właśnie w takim świecie, w którym mnie się oczekuje i się autentycznie domownicy cieszą, nie zamykają. Ja rozumiem, słyszałem o takich trendach, ale nie mam takich ludzi, którzy by się zamykali przed księdzem. To pozazdrościć terenu, na którym ksiądz proboszcz pracuje. Jest jeszcze jeden, tutaj odwołam się znowu do tych popularnych portali internetowych, trend w pisaniu o kolędzie i o wizytach duszpasterskich. Zresztą zobaczmy to pewien filmik, który jest odpowiedzią na ten trend jednego z księży, który jest bardzo aktywny na TikToku. Szczęść Boże, moi drodzy, wiele o to prosiło. Postanawiam sprawdzić zawartość kopert, które otrzymałem po kolei. Koperta druga.
Okej. Koperta trzecia, trochę grubsza. Trochę grubsza, zobaczymy, co tutaj, ile tutaj jest. Koperta ta, trzecia i koperta ostatnia, najgrubsza. Kurczę, zaklejona. Ostatnia, najgrubsza, zaklejona. Proszę bardzo. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże. No właśnie, pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Niektórzy tak pisząc o wizycie duszpasterskiej sprowadzają w mediach to wszystko do kopert. To ja inaczej zapytam, czym dla księdza jest wizyta duszpasterska, poza kwestiami administracyjnymi, bo tak jak ksiądz powiedział, rzeczywiście trzeba czasem coś uzupełnić, uaktualnić w tych kościelnych papierach, ale czym przede wszystkim jest to spotkanie parafian z księdzem? Właściwie to jest poznawanie parafii, całe poznawanie problemów, którymi ludzie na co dzień żyją. Oczywiście trochę dziwnie wyglądał ten filmik koperty, w których hasła pisane są jednakowym charakterem. Nie jestem youtuberem, ale nie spotykam takich kopert, chociaż koperta stała się nieodłączną, w naszym przypadku też nieodłączną częścią kolędowania. Ale... I się chyba nie ma co oburzać, bo to jest też część wspólnoty, że przecież no, te pieniądze nie będą z nieba, że już wspólnie dbamy o parafię. Ależ tak, proszę pana, dla mnie wizyta duszpasterska rodzin, czyli po pierwsze błogosławieństwo, które przynoszę dla danej rodziny, to jest rzeczą najistotniejszą. Natomiast ja nie ukrywam, że dla nas, dla naszych planów, inwestycji, projektów parafialnych, to jest też element podstawowy finansowania dzisiaj parafii. Kolęda. Na podstawie kolędy ja mogę sobie rozpisać cały rozkład, plan inwestycji parafialnych. Jakie one będą, jak szerokie będą, co będziemy robić, a czego nie będziemy robić. To jest taka poszerzona, nawet bym powiedział, rada parafialna, bo poszczególne pomysły mogę konsultować już nie tylko z radnymi, którzy siedzą i radzą, co w parafii należałoby pod względem pastoralnym, inwestycyjnym uczynić. Ale ja to wszystko przedyskutowuję z konkretnymi ludźmi żyjącymi, a także, tutaj nie ukrywam, bo niejednokrotnie rozmowy dotyczą życia sakramentalnego, sugestii, próśb, uregulowania życia sakramentalnego, bo są takie przypadki rodzin, które nie mają uregulowanego tego statusu. Problemy rodzinne, także finansowe, biedy, w jaki sposób pomóc, czy można danej rodzinie pomóc. Różnego rodzaju sugestie, to jest naprawdę cudowna wizyta. I jeszcze bym powiedział, no, w takiej otoczeniu niesamowitej, niezwykłej życzliwości, kiedy to ludzie się nawet prześcigają. Może to nawet wygląda niekiedy sztucznie, ale dla nas jest to naprawdę niezmiernie miłe. Ja Bogu dziękuję, że żyjemy na takim terenie. Przyszło mi kolędować przez te 35 lat w różnych okolicznościach, także w miastach, ale zasadniczo nie spotkała mnie żadna przykrość. Od tych, do których nawet w miastach ośmieliłem się zapukać i przyjęli mnie, rozmawialiśmy nawet z ludźmi wierzącymi. Natomiast tutaj raczej takie osoby są niespotykane na terenie. Ja tak tylko w obronie tego filmu i tego księdza powiem, że to jest odpowiedź na takie sensacyjne pytanie, co tam, ile może być w kopercie. To jest oczywiście jego pismo. Natomiast wracając do tego, że ksiądz proboszcz jest szczęściarzem, że żyje na takim terenie, to jednak trzeba wszystkich parafian odwiedzić. Czy jest czas na spokojną rozmowę? Bo też to jest obraz wielu osób przyjmujących, na przykład w dużych blokowiskach księdza po kolędzie, no, że on ma dużo tych mieszkań do odwiedzenia i tak wpada na chwilę i to nie wiem, czy to jest taki moment, gdzie o wszystkim można tak swobodnie porozmawiać. Można porozmawiać albo można rozpocząć rozmowę, bo rozmowy dalej kontynuowane są w kancelarii parafialnej. Ja takich gości spodziewam się już w najbliższych dniach, zwłaszcza sugerując pewne zachowania, deklarując pewną pomoc, bo zupełnie inaczej się rozmawia w domu człowieka, w którym i w tej rzeczywistości, w której on żyje. Także ta kolęda
nie tylko w takich jeszcze dodatkowych wizytach, które muszą nastąpić, bo kogoś z przyczyn losowych nie było po kolędzie i ja się niebawem wybieram do takich osób. Ona trwa także w takim wymiarze sakramentalnym spraw załatwianych w kancelarii. A co w przypadku, gdy jest dzień powszedni w tygodniu, po południu jest kolęda, a no domownicy są albo jeszcze gdzieś tam nie wrócili z zajęć dzieci, czy małżonek jest w pracy. Czy przyjąć księdza po kolędzie, czy lepiej powiedzieć, a spotkajmy się, jak będzie cała rodzina? Proszę pana, zazwyczaj mamy taką sytuację, że miejscowości wiejskie kolędujemy od rana, od godziny 8:30, a kończymy obiadem. Jeszcze tutaj słuszna taka sugestia dotycząca czasu. Oczywiście w wielkich kombinatach miejskich, gdzie ma się do odwiedzenia w bloku, nie wiem, 100 rodzin, no to jest niekomfortowe wejście i wyjście. Nawet ludzie się nie mogą zauważyć, czy była modlitwa, a już księdza nie ma. Mogą takie sytuacje nastąpić, ale znowu, my mamy ze względu na pracujących tutaj trzech księży, ze względu na ilość wiernych, taki niezwykły komfort. Kolędujemy wioski do południa, bo na wsi pracuje się i co więcej, jeszcze może mogę podkreślić, są właściwie wszyscy z rodziny. Kolęda jest nawet taką okazją, może to będzie mało wychowawcze, ale do spotkania się z dziećmi uczącymi się w szkołach. Zwłaszcza te ze szkół podstawowych, które nie wyjechały, bo w szkoły średnie to zwykle wiąże się to z wyjazdem do miasta. Dzieci, które uczą się w szkole podstawowej, są także na kolędzie. Nawet jest to taki swoisty zwyczaj. Ja mogę dzisiaj wziąć wolne, bo ksiądz przychodzi po kolędzie. A zatem mamy obraz całej rodziny zgromadzonej przy jednym stole i na modlitwie. No. Natomiast w mieście Tykocin, tak bym to definiował, kolędujemy wieczorem. I tutaj też to nie jest jakieś takie szybciutkie 2 minuty i nie ma mnie. Tam, gdzie trzeba, siedzimy i godzinę, i pół godziny, ile trzeba. No tak, ale dla dzieci to jest taka niedogodność, że ten zeszyt od religii trzeba pokazać. A na koniec... Coraz częściej zauważam, że ucieka się od tego tematu, zwłaszcza w szkołach średnich, na które już ja z perspektywy Tykocina, tych, którzy uczą się w Białymstoku i stylu katechizacji, ja nie mam wielkiego wpływu, chociaż będę apelował tam do katechetów, do księży o to, żeby takie zeszyty prowadzić. Oczywiście też mam specjalny i obrazek, i pieczątkę, żeby tam do tego zeszytu zajrzeć, a jak trzeba, to i pochwalić, bo takie sytuacje są też bardzo częste. Wizyta duszpasterska w pełni i w tym dobrym, tradycyjnym stylu. Ksiądz Jarosław Stefaniak, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. A ja też państwu dziękuję za to, że mogłem być z wizytą telewizyjną w państwa domach o poranku, ale proszę zostać z Telewizją Republika przez całą sobotę. Do zobaczenia i miłego weekendu. We'll be right back.